Takie oto schronisko jest na Lofotach w Norwegii. Generalnie tutaj nie ma żadnej obsługi jak u nas i ciepłego bigosiku. Po prostu bierze się klucz. Jano tam się właśnie dostaje. Bierze się klucz i wchodzi. Problem mamy taki, że niestety zamek zamarzł. Natomiast jeżeli chcemy tutaj spać, to musimy wziąć klucz z Tourist Office. To jest w mieście. Płaci się 300 noków, czyli jakieś 180 zł. No i jest 6 miejsc do spania, czyli patrzcie, taki budyneczek. Praktycznie jest to kwota taka bardzo symboliczna. Tam mamy wodospad. Tu mamy jezioro, które jest zamarznięte. Pod spodem, pod tarasem mamy kajaki, co też jest fajne. Jeżeli nie macie pomysłu na jakieś wakacje, no to chyba to jest najlepsze miejsce na świecie. No i ten wodospadzik, po prostu mistrzostwo świata. Na terenów do skituringu sporo, chociaż jak widać jeszcze jest mało śniegu. No ale sezon tutaj dopiero zaczyna się w lutym. Zwiedzanie schroniska trwa nadal. Jano w końcu otworzył drzwi po mniej więcej 30 minutach odmrażania zamka. Bardzo fajne jest to, że wszystko jest zostawione w sypialniach, czyli tutaj, w tym miejscu, w tych drzwiczkach, gdzie nie ma klucza. Jest klucz, tak jak mówiłem, w Tourist Office. Jest 6 łóżek i oprócz tego są nawet śpiworki zostawione. Także jak komuś jest zimno, to nie ma problemu. W salonie jest przygotowane drewienko. To chyba w tym okresie, w trakcie mamy Sylwestra, no nikogo nie było tu od dawna. Natomiast Tandarodan. Welcome to Pyrra! Słuchajcie, świeczki, salon. Śmierdzi na maksa, bo chyba tu dawno nikt nie był. Ale gazem. Koza jest, gazem śmierdzi. Także do widzenia, bo zaraz wybuchniemy.